Dekretacja i księgowanie faktury wady zakupu środka trwałego. Jesteśmy w zakładce Dekretacja i księgowanie, wybieramy opcję Dodaj. Następnie zmieniamy datę dokumentu. W tym przypadku fakturka jest 5 stycznia, czyli wybieramy 5 styczeń. W dokumencie wpisujemy fakturę VAT zakupu i jej numerek. W kategorii wybieramy, że jest to zakup środka trwałego, czyli mamy przyjęcie środka trwałego, natomiast jeszcze nie mamy zakupu środka trwałego. Tą kategorię możemy dodać za pomocą plusa. Wybieramy plusik. Zatwierdzamy. Kategoria już jest i wybramy. Oczywiście w kontroli wybieramy bilansowanie całości dekretu. W powiązaniu możemy wybrać, czy jest to zakup, ponieważ dokonaliśmy zakupu. Następnie przechodzimy na numer konta i wprowadzamy pierwszy numer konta. W naszym przypadku będziemy mieli pierwsze konto związane z rozliczeniem, ponieważ do zaksięgowania jest wartość netto, podatek VAT i wartość brutto. Wybieramy konto 300, jest to rozliczenie zakupu, ogólne konto. Wprowadzamy tam wartość netto faktury, w naszym przypadku to 3600 zł. Treści. Za pomocą F2 wybieramy wartość netto, z tym, że w tym wypadku mamy zakup środka trwałego, więc musimy dodać nową kategorię. Zatwierdzamy. Drugą pozycją do wprowadzenia jest podatek VAT, więc wybieramy konto 225, rozrachunki z tytułu VAT-u. VAT-u na tej fakturce mamy 828 zł. I tutaj wybierzemy sobie z listy VAT naliczony. W przypadku VAT-u powinniśmy podać stawkę w kolumnie VAT, więc przejdziemy na kolumnę VAT-u i wybieramy stawkę 23%. Następnie przechodzimy do pozycji trzeciej, gdzie wprowadzimy wartość brutto faktury. Faktura została opłacona gotówką, czyli w tym wypadku będziemy mieli konto kasa. Jeżeli wszystko zostało wprowadzone, możemy uzupełnić rejestry VAT-owskie. Przechodzimy na zakładkę VAT-u. Musimy wprowadzić, od kogo jest ta fakturka, czyli wybieramy listę kontrahentów. W tym wypadku tego naszego kontrahenta nie mamy, musimy go dodać, więc wybieramy Dodaj. Wprowadzamy nazwę. Wiemy, że jest on naszym dostawcą.
są najważniejsze dane, zatwierdzamy. Mamy już kontrahenta, wybieramy go. W opisie możemy wpisać zakup środka trwałego. Jest to faktura zakupu. W kategorii powinniśmy wybrać środki trwałe, zakup środka trwałego. Następnie rodzaj tego wydatku. Jest to wydatek typu inwestycyjnego, bo kupiliśmy środek trwały. Podlega całkowitemu obliczeniu w miesiącu styczniu. Na stawce 23 zgłosiła nam się wartość netto faktury 3600 zł i VAT naliczony. Jeżeli wszystkie dane zostały wprowadzone, wybieramy opcję zapisz.